Kilkanaście lat temu mafia pruszkowska wydała na pana wyrok śmierci. Nie tyle mafia, co kto inny, a mafia miała je wykonać. To zresztą nie był pierwszy raz, kiedy ktoś wydawano mnie wyrok śmierci. Miałem trochę szczęścia, bo ten zabójca, który miał mnie zabić w Krakowie, niestety zabił jakiegoś wcześniej, chwilę wcześniej, jakiegoś wysoko postawionego prawnika, już nie pamiętam, czy sędziego, czy prokuratora. I się wzięli za tą sprawę i go złapali. Także on mnie już nie zdążył. Zresztą potem z więzienia dostałem od niego list. Jakąś łamaną polszczyznę, bo on był za wschodniej granicy. Żebym nie brał tego do siebie, no, nie traktował Miło. Tego osobiście. Ale trzy fajki mógłbym mu przysłać, bo brakuje mu fajek generalnie.